Dzień dobry, Agnieszka Piesto, kanał Państwo Piesto, kanał o przedsiębiorczości i o inwestowaniu w nieruchomości. Dzisiaj chciałam poruszyć temat książek biznesowych, które przeczytałam w pierwszym kwartale 2021 roku. Jesteśmy nadal w trakcie lockdownu, który został zapowiedziany na Wielkanoc i w okresie powielkanocnym. W związku z tym, jeżeli mamy takie duże ograniczenia w spotykaniu się, to tak naprawdę polecam wszystkim czytanie jak największej liczby książek. Oczywiście zestawienie książek, które przeczytałam w pierwszym kwartale tego roku, zamieszczę pod tym filmem. Staram się czytać przynajmniej jedną książkę biznesową bądź biograficzną w ciągu tygodnia. Często dzielę się z Wami takimi doświadczeniami, myśleniami na temat tych książek. W ostatnim czasie jedną z lepszych książek biznesowych, finansowych, którą czytałam, to była książka Fortuna po polsku, o której mówiłam już w innym filmie, która była dla mnie bardzo dużą taką inspiracją i materiałem do przemyślenia, bo bardzo często nam się mówi, och, zagraniczne korporacje tutaj pokażą nam, jakie są standardy prowadzenia biznesu w Polsce, ale tak naprawdę jednym z takich piękniejszych przykładów tego, jak można prowadzić firmy, przedsiębiorstwa, dbać o pracowników, były polskie firmy okresu międzywojennego. Ale chciałam powiedzieć też o innych książkach, które bardzo w ostatnim czasie mnie poruszyły, a mianowicie czytałam książkę, która była hitem też okresu międzywojennego, a mianowicie książkę Piaseckiego, Kochana jak wielkiej niedźwiedzi. Udało mi się na szczęście dorwać tą książkę i rzeczywiście jest bardzo wciągająca. Kochana jak wielkiej niedźwiedzi to jest historia dosyć autobiograficzna Sergiusza Piaseckiego, który był przemytnikiem na granicy polsko-bolszewickiej. Tutaj on razem z kolegami starali się przemycać te towary przez do Rosji ówczesnej i udawało mu się dosyć przez wiele lat zarobić dosyć dużo pieniędzy. Jak na tamte czasy zarobił kilka tysięcy dolarów albo nawet kilkadziesiąt tysięcy, kilka do 20 tysięcy dolarów i był jednym z lepszych przemytników, który prawie zawsze jakoś udało mu się wykaraskać z tych tarapatów. Natomiast książka ta jest taka dosyć pesymistycznie się kończy, jak na mój gust, z tego względu, że główny bohater, czyli też autor tej książki nie zdecydował się na zbudowanie organizacji, nie zdecydował się na założenie rodziny. W zasadzie książka kończy się tak, że przez wiele lat był przemytnikiem, stracił kolegów w ten czy inny sposób, bo część z nich została zastrzelonych na granicy, a część po prostu wycofała się z biznesu. Stracił kolegów, nie założył rodziny i mając jakieś tam środki już dosyć znaczące, pewnie wystarczyłoby mu to na zakup porządnej nieruchomości, idzie w siną dal bez większego planu na siebie. Natomiast porównuję tą książkę dosyć mocno do książki Mario Puzo, Ojciec Chrzestny, którą też uważam za wybitną książkę. I książka też dotyczy okresu przed II wojną światową i pokazuje właśnie historię rodziny Vito Corleone, który to Vito Corleone starał się pracować ciężko i na rzecz swojej rodziny i później wszedł na drogę przestępczą, ale tak naprawdę cała ta jego działalność była skupiona na tym, żeby zapewnić jak najlepszy byt i warunki swojej rodzinie. Wniosek z tego jest taki, że polskie książki, które nam się serwuje, czy z okresu międzywojennego, czy które były hitami lat minionych, czy lat bieżących, a dotyczyły tych czy innych działalności, serwują nam bohatera takiego romantycznego, który w zasadzie nie jest nakierowany na stworzenie dużej organizacji, albo nie jest jest takim romantykiem, który ach, po co mi te wszystkie pieniądze, po co mi to wszystko. Tak naprawdę bardziej podobało mi się już podejście Vito Corleone w książce Mario Puzo, Ojciec Chrzestny, który starał się przynajmniej zadbać o swoją rodzinę w ten czy inny sposób i zbudował naprawdę dużą organizację, która miała wpływ na polityków. I tutaj możecie się śmiać i zastanawiać, o czym ta blondynka mówi, ale tak naprawdę, moi drodzy, bardzo często w mediach czy w jakichś takich przekazach podprogowych czy w przekazach literatury serwuje nam się właśnie taki obraz osoby, która nawet jeżeli dużo osiągnie, to nie jest w stanie przekuć to na przekuć tych swoich osiągnięć na stworzenie dużej organizacji, która będzie miała wpływ na polityków w Polsce, albo nie chce tego zrobić, albo po prostu nie ma pomysłu, jak to zrobić. I jestem przeciwnikiem ogromnym takiego działania. Wolałabym, żeby nam serwowano właśnie takie historie, może powiedzmy, sukcesu przedsiębiorców, którzy mieli realny wpływ, czy to na swoich pracowników, czy na otaczającą rzeczywistość biznesową. I bardziej bym była skłonna do tego, żeby serwować nam wszystkim, czy nawet uczniom książki takie jak Fortuna po polsku, gdzie opisuje się w dosyć pozytywny sposób bohaterów
którzy byli w stanie stworzyć duże przedsiębiorstwa, zatrudniać bardzo wiele osób, nawet kilka tysięcy osób i radzili sobie doskonale w tym środowisku biznesowym. Z tą myślą Was zostawiam. Oczywiście jeszcze przeczytałam ostatnio książkę na temat kryptowalut. Postaram się opowiedzieć o niej w innym filmie, jak zarabiać na kryptowalutach. Myślę, że dla osób, które jeszcze gdzieś tam nie są mocno w świecie tych kryptowalut wdrożone, będzie to ciekawy materiał. Dajcie znać, czy takie porównanie i takie podsumowanie na każdy kwartał książek biznesowych, biograficznych, które uda mi się przeczytać, jest dla Was cenne. Oczywiście napiszcie w komentarzach, co Wy polecacie do czytania na najbliższy kwartał, bo być może będziemy znowu w okresie zamknięcia gospodarki i nie tylko gospodarki. Więc cóż, pozostaje nam czytać, oglądać YouTube'a, komentować, wspierać się nawzajem. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam Was serdecznie. Budujcie duże organizacje, starajcie się zabezpieczyć byt swój i swojej rodziny, a następnie zabezpieczyć byt tego państwa i myślę, że wtedy będziemy żyć w bogatszym i lepiej funkcjonującym państwie.